Słuchajcie, mamy jeszcze pierwszy rząd wolny. Zapraszamy do pierwszego rzędu. Kto teraz wchodzi jeszcze? Śmiało. Przynajmniej pół wolnego pierwszego rzędu mamy. Cały czas też przypominam o maseczkach. Proszę, żeby wszyscy założyli maseczki. Obowiązkowo widać każdego z was. Jak ktoś nie ma maseczki, niestety będzie musiał opuścić to pomieszczenie. Maseczki są do wzięcia przy wejściu na salę, jeżeli ktoś jeszcze nie ma. Słuchajcie, kochani, będziemy powoli zaczynać. Jak każdy dobry koncert, nigdy nie zaczyna się na punktualnie, więc ja tylko przypomnę o maseczkach. Naprawdę to nie są żarty. Mamy tu jeszcze troszkę ciszej, dziękuję. Mamy tutaj mnóstwo kamer, jak widzicie, będziecie w telewizji, żeby nikt nam niczego złego nie zarzucił. Radek, widzę cię, gdzie masz maseczkę? Będę wyrzucał za uszy stąd, ostrzegam i jeszcze raz proszę. Możemy to zorganizować pod pewnymi restrykcjami, co nie jest nowością od 2 lat, o tym wszyscy wiemy. Więc bardzo was proszę, damy radę. Bardzo też proszę, żeby na początku, jak nasze konferansjerki prześliczne będą do was mówić, nie mówcie nic, posłuchajcie chwilę, potem powie pani ze schroniska. Mamy możliwości sprzętowe, jakie mamy. Ja mam dość donośny głos, dziewczyny jeszcze nie. Chyba przed mutacją, więc no bardzo proszę, żebyście im nie przeszkadzali. Przyszliśmy tutaj, żeby posłuchać, pobawić się, nie przeszkadzajmy sobie, żeby nam tu nie gwizdało wszystko i nie świstało. Czytam za kotarą, jesteśmy gotowi? Nawet widzę jakiegoś biskupa Mikołaja. Jeszcze chwilę. Jak poznajemy melodię, można śpiewać. To jest ten moment, kiedy już słuchamy. Bardzo proszę o ciszę. Bardzo proszę już o ciszę. Witam wszystkich szanownych gości, czyli was koleżanki i koledzy oraz panią dyrektor Jolantę Kruk. Brawo. I panią Patrycję Srokę ze schroniska dla zwierząt w Borku. Teraz na scenę zapraszam świętego Mikołaja. Halo, halo? Słychać mnie? Słychać mnie? Halo? O, cudownie! Kochani, witam was bardzo przeserdecznie na tym koncercie charytatywnym dla zwierzątek ze schroniska z Borku. Jesteście naprawdę fantastyczni i mam nadzieję, że dzięki temu będziecie za rok na liście grzecznych dzieci i otrzymacie jeszcze więcej prezentów. Tutaj oczywiście wielkie podziękowania dla pani profesor Marciszewskiej-Jaszczyńskiej za to, że to zorganizowała i mnie zaprosiła przy okazji. Wielkie brawa pani profesor.
I kochani, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. To, co pan Jaszczyński też mówił, ale ja to powtórzę. Pamiętajcie o tych maseczkach jednak, bo to jest symbol takiej solidarności między nami. Dbajmy o siebie, żeby kolejne święta były jeszcze pierwsze i żebyśmy się widzieli bez maseczek, kochani. Zdrowych, wesołych świąt i obyście byli grzeczni. Dzięki wam wielkie wszystkim. Cała ta akcja jest możliwa tylko dzięki wam, koleżanki i koledzy, oraz dzięki naszym wspaniałym sponsorom. Chcemy serdecznie podziękować pani Justynie Górze z salonu groomerskiego Reksio, panu Adamowi Kruszyna z firmy Adim, pani Ewelinie Morzeń z firmy Meble Line, pani Kince Maciejowskiej z salonu Przedłużanie Włosów, pani Dorocie Rembila z Gofroń ze studia Urody Gama, państwu Marcie i Maciejowi Bielińskim z firmy handlowo-usługowej Ogród, pani Agnieszce Sowińskiej z firmy Atrans, pani Monice Rapacz z firmy Rapstal, panu z firmy Studio na Druku oraz dziękujemy również serdecznie pani Justynie Machaj, behawiorystce koni i Julii Żądlak z klasy 3G za przygotowanie plakatów promujących koncert i całą akcję. Nagrodźmy ich wszystkich brawami. Tak się zastanawiam, czy dostał już ktoś może prezent od świętego Mikołaja? Widzę, że są takie osoby, ale myślę, że nie się zgłosiły. Dlatego, żeby pozostałym nie było smutno, mamy dla was przygotowany specjalny prezent. Nie jest to co prawda rzecz materialna, ale myślę, że sprawi sporo radości. To wydarzenie, które dzisiaj dla was zorganizowaliśmy, to jest już, jak wspomniałam, mikołajkowy prezent, przygotowany przez naszych wolontariuszy szkolnych. Są to osoby, którym nie jest obojętny los zwierząt przebywających w schronisku. Organizują zbiórki karmy oraz rzeczy potrzebnych dla podopiecznych tej placówki. Oprócz przekazanych rzeczy materialnych oferują także, a może przede wszystkim swoje serce, organizując co sobotnie wyjazdy do schroniska, pomagając w wyprowadzeniu psów oraz przede wszystkim oferując im swój wolny czas. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, jak wygląda taki wolontariat, to zapraszamy na naszego Instagrama Pomagajmy, nie zwlekajmy. Inicjatorem naszego koncertu jest pani profesor Anna Jaszczyńska oraz pan profesor Artur Jaszczyński. Jest wśród nas obecny także gość specjalny. Zapraszam panią Patrycję Srokę ze schroniska dla zwierząt w Borku, która przybliży nam, jak wygląda codzienność w tym schronisku. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję pani Ani, waszej wychowawczyni, za zaproszenie tutaj. Nazywam się Patrycja Sroka, jestem pracownikiem schroniska dla zwierząt w Borku. Opowiem wam trochę o pracy, o funkcjonowaniu schroniska, skąd, dlaczego i po co. Będzie trochę śmiesznie, będzie trochę czasami drastycznie, ale to pozwoli wam przybliżyć temat bezdomności i cierpienia tych zwierząt. Ja w schronisku zajmuję się generalnie wszystkim po trochu. Odławianiem zwierząt, wyłapywaniem kotów, behawioryzacją, socjalizacją, opieką, karmieniem, zabezpieczaniem różnego rodzaju. Jak trafiają do nas zwierzęta? Mamy podpisane umowy z gminami poszczególnymi. W waszym przypadku jest to miasto Bochnia, nie gmina Bochnia. Dostając zgłoszenie, co dzieje się to między innymi przez was, waszych rodziców. Zgłoszenia idą poprzez właśnie albo urząd gminy, albo urząd miasta. Po godzinach funkcjonowania tych urzędów należy dzwonić albo do najbliższej jednostki policji, lub na numer 112, gdzie często nikt o tym nie wie i jest sytuacja, że mamy telefon do schroniska i proszę panią, przyjedźcie, bo ja tutaj mam psa i nie wiem, co z nim zrobić. No to niestety to tak nie działa, że ktoś sobie zadzwoni do nas i my przyjeżdżamy. To się musi odbyć przez
odpowiednie urzędy. Co się dzieje z takim zwierzakiem, który do nas trafi? Jeżeli jest to pies, zostaje on automatycznie po przywiezieniu zaszczepiony, określamy jego wiek, zostaje odrobaczony i trafia na tak zwaną dwutygodniową kwarantannę. Po tym okresie pies czy też suczka zostają sterylizowane, kastrowane według ustawy o ochronie zwierząt, która zapobiega rozszerzaniu bezdomności. Później taki pies trafia na naszą stronę internetową, jeżeli oczywiście nie znajdzie się właściciel do tego czasu przez te dwa tygodnie i zostaje ogłoszony do adopcji. Jeżeli chodzi o koty, nie ma takiego terminu jak koty bezdomne. Są koty tylko i wyłącznie wolnożyjące. Są to koty dzikie, niedzikie, półdzikie. Czasami mamy trudności w wyłapaniu takiego zwierzęcia. I zazwyczaj, jeżeli są to koty agresywne, dzikie, dzieje się to na żywołapki tak zwane. I po kastracji, sterylizacji, gdzie chodzi właśnie tutaj o zapobieganie bezdomności, zwierzęta te są wypuszczane w miejsca bytowania. Jeśli chodzi też o psy, ważną kwestią jest, zapewne każdy z was ma jakieś zwierzę, czy to kota, czy psa. I każde zwierzę też wychodzące ze schroniska jest chipowane. Czy to pies, czy to kot, który idzie do adopcji, ma chipa. Część osób z was może wie, na jakiej zasadzie to działa. Chip wygląda tak. Jest to nieduża kaniula, w której umieszczony jest właśnie mikrochip. Ma on około 3 mm wielkości. Tutaj mamy naklejki z numerem identyfikacyjnym. Kiedy pies jest zaczipowany, przyjeżdżając na miejsce, gdzie jest pies na przykład potrącony, zgłoszony, że ktoś zabezpieczył, mamy takie urządzenie, czytnik chipów. Przejeżdżamy sobie u psa po lewej stronie, gdzie jest, powinien być umieszczony chip. Wyświetla nam się numer. Ten numer sobie wpisujemy do bazy Safe Animal i wtedy wychodzi nam imię psa, wiek, dane właściciela i pozwala to uchronić go przed schroniskiem. Co więcej? Jeśli chodzi o adopcję, ważną kwestią jest to, że nie wydajemy psów na łańcuch. Dlaczego? Ustawa przewiduje, że niby wolno te psy na łańcuchu trzymać, ale zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że pies, jeśli już jest na tym łańcuchu, to nie jest on wyprowadzany na spacery, nie jest z niego spuszczany. Ostatnią taką drastyczną sytuacją było właśnie ucieczka fajnego psa w typie labradora, piękny pies, 4-letni, zerwał się w nocy z takiego łańcucha. Zerwał się z całym łańcuchem, owinął się wokół krzaczka na jednej z posesji, chciał przeskoczyć siatkę i został uduszony. Wyglądało to, no nawet dla nas pracowników, którzy mamy do czynienia na co dzień z różnymi sytuacjami, wyglądało to dość drastycznie. I nie zawinił tutaj pies, to nie jego wina. To nie wina zwierzęcia, to wina człowieka, niestety. Bo mimo, że mamy XXI wiek, nadal nie mamy świadomości, obycia i wiedzy na temat postępowania ze zwierzętami. Podobnie jest ze zwierzętami dzikimi. Niestety, ale to człowiek zajmuje miejsce w przyrodzie tym zwierzętom, tak? Słyszymy dosyć często w ostatnim czasie, że pojawiają się sarny w miastach, że pojawiają się dziki, że robią szkody. Nie, to nie one wchodzą na nasz teren. To człowiek wchodzi na ich teren. I co? Mało kto wie, jak też zachować się w takiej sytuacji, kiedy widzimy sarnę, czy to w górach, gdzie jest to dosyć popularne, czy jak widzimy dzika. Jesteśmy żądni przygód i co robimy? Była taka sytuacja w Tatrach niedawno, gdzie turyści spotkali sorka. Jest to samiec sarny i wysyłali swoje kilkuletnie dzieci, stawiali koło tego zwierzęcia i ohoho, jak fajnie, bo zdjęcia, tak? A pan jeszcze tam sobie pozygał troszkę palcem, trochę się pośmiał, trochę podokuczał
I sytuacja skończyła się tak, że ten Sorek kopnął dziecko. Ale nic ich to nie nauczyło. Dalej próbowali. To jest najgorsze. Kiedy widzicie ranną sarnę z wypadku, nie podchodzimy. Zgłoście to do odpowiednich służb. Zadzwońcie na 112 na policję. Nie podchodźcie, ponieważ sarny są bardzo wrażliwymi zwierzętami. Nie są obyte z człowiekiem. Ich serca są na tyle wrażliwe, że często się zdarza tak, że mamy zgłoszenie, że jest sarna po wypadku, czy tam po prostu chora, tak? Przyjeżdżamy i jest już za późno, bo ludzie podchodzą z wodą, bo ludzie głaszczą. No, człowiek tak ogólnie nie ma za bardzo pojęcia, jak postępować z takimi zwierzakami. Czym jest socjalizacja? Bardzo często do schroniska trafiają psy wylęknione, trudne, momentami agresywne. Nigdy ta agresja nie jest spowodowana samym zwierzęciem. Tutaj zawinił człowiek. Zrobił coś tak niedobrego, że to zwierzę albo broni się przed innymi zwierzętami, albo broni się przed człowiekiem. I ta agresja nie jest spowodowana samą złością, tylko lękiem w wielu przypadkach, tym, co człowiek może mu znowu zrobić. I są zwierzęta, które łapiemy tygodniami, miesiącami. I to już nigdy nie będzie zwierzę, że tak powiem kolokwialnie, zdrowe psychicznie. Zawsze to zwierzę będzie już troszeczkę skrzywdzone, będzie troszeczkę inne. I tak jak mówię, zawsze w tej sytuacji winny jest człowiek. Jeśli chodzi o to, jak wygląda dzień pracy w schronisku. Nie mamy w zasadzie wolnego. Wiadomo, pojedyncze dni się zdarzają. Ale tak jak ja jestem osobą, która odpowiada za też odławianie zwierząt, to pracujemy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 360 dni w roku. Nie mamy świąt, nie mamy Sylwestra. Dlaczego mamy wtedy pracę? No też dlatego, że ludzie nie zwracają uwagi na dobro, na los swoich, jakby nie było zwierzaków. W nowy rok zapewne będziemy mieli dużo pracy z tego względu, że dniem poprzedzającym będzie Sylwester, wszyscy się będą bawić, będą fajerwerki i strzelanie petardami. No jest to logiczne i zrozumiałe, zawsze tak było. Ale wiele zwierząt nie zostanie zabezpieczonych na ten czas, nie zostanie zabranych do domów, nie zostanie chociażby zaopatrzone w leki, które będą mogły je w jakiś tam sposób uspokoić. Wiele z nich zginie tej nocy. Na pewno będzie dużo wypadków, będą sytuacje typu, że piesek się zerwał właśnie z łańcucha i skończy tak, jak skończy. Bo będzie uciekał, będzie się bał. Dlatego jeżeli macie zwierzaki, czy to w domu, czy na polu, najlepszym sposobem na tą noc jest łazienka. To jest najbardziej wygłuszone miejsce w całym domu. Ewentualnie, tak jak mówię, udać się do weterynarza, te leki nie są drogie, i zabezpieczyć psa właśnie w taką tabletkę, która go uspokoi. Jeśli chodzi o koty, jeśli w ogóle chodzi o schronisko, tak jak jeszcze wam chciałam powiedzieć, na tą porę ostatnie moje dane, jakie posiadam, to jest 140 psów, a ta liczba na dzień dzisiejszy jest już na pewno większa, ponieważ mamy mało adopcji w ostatnim czasie. I około 80 kotów. Mniejszych, większych, dzikich, oswojonych, półdzikich. Bo nie zawsze jest tak. Jeżeli trafi do schroniska chore zwierzę, chory kot, wyłapany, który ma być wypuszczony, to on też musi zostać poddany leczeniu. A niektóre koty zostają po prostu tylko i wyłącznie dlatego, że są oswojone i niekoniecznie poradziłyby sobie w środowisku takim właśnie jakby naturalnym. Ania, mamy jeszcze czas? Dobra. Ja wam dziękuję bardzo. Zachęcam was do odwiedzania naszej strony.
I co, namawiajcie rodziców na adopcję, tylko pamiętajcie, świadome adopcje. Dziękuję wam bardzo. Bez zbędnego przedłużania przechodzimy już do koncertu. Życzę niezapomnianych muzycznych doznań. Raz, dwa, raz. Akcentem rozpoczęliśmy nasz koncert. Na scenie występowała Aniela Oświęcimka z klasy pierwszej F, a razem z nią Aleksandra Oświęcimka z klasy trzeciej DSP na gitarze oraz Maciej Adamczyk z klasy drugiej G na klawiszach.
A teraz zapraszam na scenę Justynę Wszołek z klasy pierwszej C. Teraz wystąpi Piotr Brożyna z klasy trzeciej SP. On a cloudy day, when it's cold outside, I've got the month of May. I guess you'd say, what can make me feel this way, my girl? Talking about my girl, I've got so much I need to be sent. I've got the sweetest song than the birds in the trees. Well, I guess you'd say, what can make me feel this way, my girl? Talking about my girl. Hey, hey, hey.
need no money, fortune or fame. I've got all the riches, baby, poor man can claim. Well, I guess you'd say what can make me feel this way, my girl. Talking about my girl. I've got sunshine on my cloudy day, my girl. I even got my foot made with my girl. Teraz na scenę zapraszam Świerczek Aleksandrę z klasy trzeciej FSP w duecie z Kamilą Dobek z klasy trzeciej FSP. Kochać mimo twych ran,
bez ciebie stać. Ostatni już raz sprawiłem, że jej oczy płaczą. Było piękne wykonanie, zresztą jak wszystkie, które byliśmy i będziemy dzisiaj świadkami. A teraz na scenę proszę Zuzannę Łazarz z klasy 2F. Thank you.
teraz jako kolejne wystąpią w duecie Bukowicz Aleksandra z klasy 3 ASP oraz Zuzanna Łącka z klasy 3 ASP. Wspaniały występ. A teraz na scenę zapraszam Anię Waźniowską z klasy 1 F. Christmas tree and the Christmas fire.
Zapraszam Aleksandrę Młynarz z klasy 2G.
A teraz po raz kolejny mam przyjemność zaprosić na scenę Justynę Wszołek z klasy pierwszej C. The times that you ran in my parade, all the clouds you got using my name. You think you broke my heart, oh God, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hit my thumb now, and baby I've been moving on. And I think there should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. Now I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. And when you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. When you told me my opinion was wrong, try to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hit my thumb up, and baby I've been moving on. And I think there should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. Now I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Proszę wszystkich o ciszę. A teraz specjalnie dla was, po raz drugi już dzisiaj, Piotr Brożyna. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me,
I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot, I think of everything you've got. For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain when I do, he turns away again, and it's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Time to make a change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. You find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the time that I cry, keeping all the things I knew inside. And it's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Naszej scenie, ale tym razem solo, mamy przyjemność gościć Świerczek Aleksandrę z klasy 3 FSP. And I'm well aware
if I'm someone I don't wanna ride. I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. What if I'm down? What if I'm out? What if I'm someone you won't talk about? I get the feeling that you'll never need me again. What am I now? What am I now? What if you're someone I just wanna ride? Teraz mam przyjemność zaprosić na naszą scenę Kobielę Wandę z klasy pierwszej D. Przywitajmy ją gromkimi brawami. Gdy nie działa żaden mądry tar, ty w mojej głowie alarmowy stan. Wyprawiasz mnie pieszczotą i cały ciężar rzucam w kąt. W sumie w życiu chodzi o to, by go zdjąć. Jesteś jak o maratonie wdech, jak po awanturze dłużej szef. Patrzeć w oczy gwiazd, przecież nikt nie zobaczy, jak na wyszukanej nas. O północy wyjdźmy na dach, pod gołym niebem spać. I nie każdy to widzi, co znaczy szczęśliwą być tak. Wyciągam dłoń na zgodę, gdzie tu sens wspierać nosem się. Dziś wybrać mogę, dobrze mi czy źle. To nie trudne słowo, cały świat mam u swych stóp. Mało tego, ciebie obok kocham znów. Jesteś jak o maratonie wdech, dłużej szedł. O północy wejdźmy na dach, żeby patrzeć w oczy gwiazd. Przecież nikt nie zobaczy, jak na to szukamy nas. O północy wejdźmy na dach, by pod gołym niebem stać. I nie każdy to widzi, to znaczy szczęśliwy. Czujesz tę siłę, co burzy parawany. Jesteś ty, jestem ja, nic pomiędzy nami. O.
szukamy ich nas. Wo. Tu pod gołym niebem spać. I nie każdy to widzi, to znaczy szczęśliwe to A teraz na scenę zapraszam Anielę Oświęcimkę, Aleksandrę Oświęcimkę oraz Maćka Adamczyka na ich drugie wykonanie. Zapraszamy do wspólnego śpiewania. Scared of dentists in the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. Oh, all my friends are turning green. You're the magician's assistant in the dreams. Running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you're singing that song. And I got a lump in my throat, 'cause you're gonna sing the words wrong. There's this movie that I think you'll like. Decides to quit his job and heads to New York City. This cowboy's running from himself, and she's been living on a Heiser shelf. And they come and stuck later. Running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song. And I got a lump in my throat, 'cause you're gonna sing the words wrong. I just wanna know if you're gonna stay. I just gotta know. I can have it in any other way. I swear she's the scene from the screen. Closest thing to Mitchell Crawford than you're ever seen. Oh, lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song. And I got a lump in my throat, 'cause you're gonna sing the words wrong. Oh, lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song. And I got a lump in my throat, 'cause you're gonna sing the words wrong. I got a lump in my throat, 'cause you're gonna sing the words wrong.
A teraz po raz ostatni już dzisiaj, wystąpi Piotrek Brożyna. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching in the ships roll in, and then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm just gonna sit on the dock of the bay, wasting time gone. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I have nothing to live for, and looks like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm just gonna sit on the dock of the bay, wasting time gone. Looks like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can do what 10 people test me to do, so I guess I remain the same. Yes, I'm sitting here and resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. 2,000 miles I roam, now just to make this dock my home. Now I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time gone. Dziękuję ślicznie. A teraz będziemy mieć kolejny raz przyjemność wysłuchania solowego koncertu Aleksandry Świerczek z klasy trzeciej FSP. Buy a love the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smile next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shining lights. Yeah, a different city every night. Oh, I swear that world better prepare for when I'm a billionaire. Yeah, I will have a show like Oprah. I will be the host of everyday Christmas. Give Trevor your wishes. I probably could an Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies I ain't never had. She give away a few Mercedes like, you lady have this. And last but not least, rent somebody that last with.
on stood up and can go. So you can call me Travis Close, minus the ho-ho, yeah. Get it? I probably visit where Katrina hid, and they sure do a lot more than fame I did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I'ma have my own damn music. Every time I close my eyes, I see my name in shining lights. Yeah, a different city every night. Oh, I swear that we'll be prepared for another billionaire. Oh. I'm a billionaire. I'll be playing basketball with the president, dunking on his delegates. Then I compliment him on his political etiquette. Throws a couple million in the air just for the heck of it, but keep the fights 20 cents and then completely separate. Yeah, I'll be in your whole new tax bracket. We in recession, but let me take a crack at it. I'll probably take whatever's left and just boot it up, so everybody that I love can have a couple bucks. Another single Tommy around me would know what hungry was, eating good, sleeping soundly. I know we all have a similar dream. Go in your pocket, pull out your wallet, put it in the air and sing. I wanna be a billionaire so fucking bad, so bad. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah. Without Oprah. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shining light. Oh, yeah, yeah, a different city every night. Oh, I swear that we'll better prepare. So I'm a billionaire. When I'm a billionaire. Yeah, I wanna be a billionaire so freaking bad. Proszę o ciszę. A teraz po raz drugi już dzisiaj, ale tym razem w swoim własnym utworze wystąpi Aleksandra Młynarz. Proszę o brawa. Yeah.
Bardzo pięknie. Ja myślę, że możemy spróbować tą falę przećwiczyć. Tam świetnie wam szło. Polećmy tam prawą stroną do tyłu i wróćmy tyłem do przodu z tej strony. No, spróbujmy. Poszło. Do końca i teraz druga strona. O właśnie, a druga strona, wracamy do przodu. Nie, no, no bajka. No właśnie, chciałam prosić o taką spontaniczność, bo siedzicie jak staruszki, a nie działo się w naszej szkole od bardzo dawna nic, więc korzystajcie z tego, że mamy koncert, bawcie się, nie rozmawiajcie za dużo, tylko wiwatujcie, gratulujcie, podziwiajcie talenty, także więcej spontaniczności proszę. Bardzo proszę już o ciszę. Naszymi gośćmi specjalnymi są Agnieszka Nowakowska oraz Piotr Sieczka, którzy w 2018 roku wzięli udział w The Voice Kids. Agnieszka zaśpiewała wtedy piosenkę Faith i od razu odwróciły się wszystkie fotele, ale to właśnie Dawida wybrała. Doszła także do półfinału. Piotr Sieczka wystąpił z piosenką Sugar i od razu zdobył serce Dawida Kwiatkowskiego, który bez wahania się odwrócił. A teraz bez zbędnego przedłużenia zapraszam na występ Agnieszki w piosence No Time To Die Billie Eilish. Paradise, now you'll never see me.
teraz na scenę zapraszam Piotra Sieczkę, który wykona utwór Easy on Me. Dla was po raz kolejny Agnieszka Nowakowska w utworze Siebie zapytasz w szanach. Byłam ja głupia, jaka.
bo panie nie przystoi płakać, gdy tylko w małych tarapatach. Niestety czuję taką pozostanę. Ty siebie zapytasz, zapytasz się, co ta panna do ciebie ma, przecież to widać. Patrzy na ciebie jak ja, nie zapamiętasz, zapamiętasz mnie. Dużo panie niebo ci da, gdzie mnie zapomnisz, zapomnę ciebie ja. Robię się jakaś spięta, święta, szurnięta, trochę inna niż dziewczęta. Dziewczęta, bo panie nie przystoi płakać, gdy tylko w małych tarapatach. Niestety czuję taką już dostanę. Ty siebie zapytasz, zapytasz się, co ta panna do ciebie ma, przecież to widać. Patrzy na ciebie jak ja, nie zapamiętasz, zapamiętasz mnie. Dużo panie niebo ci da, ty nie zapomnisz, zapomnę ciebie i ja. Płynie czas, pójdę już do domu, wymknę się cicho pokryjomu. Mogę udawać, że nie widzę, co to komu? Ty siebie zapytasz, zapytasz się, co ta panna do ciebie ma, przecież to widać. Patrzy na ciebie jak ja, nie zapamiętasz, zapamiętasz mnie. Dużo panie niebo ci da, ty mnie zapomnisz, zapomnę ciebie ja. Zapamiętasz mnie, dużo panie niebo ci da, ty nie zapomnisz, zapomnę ciebie ja. Zapomnę, zapomnę ja. Zapomnę ciebie ja. Zapomnę ciebie i ja. Dziękuję. A teraz czas na punkt kulminacyjny naszego dzisiejszego koncertu. Przed wami duet Agnieszki Nowakowskiej i Piotra Sieczki w piosence Fake. Everybody's style, she's a queen of the city, but you don't believe that. She's got her own elevation, only motivation. So I write some letters on a big flop. I got faith in you, baby. I got faith, babe, in you now. And it feels like such a good friend to me. No girl looking somehow. I'm in you. Hallelujah. I got faith. Well,
Proszę wszystkich jeszcze o chwilę ciszy. Proszę o ciszę. Niestety, nasz koncert zbliża się wielkimi krokami do końca. Ale jeszcze zanim tak się stanie, w imieniu wszystkich wolontariuszy chcę podziękować pani Ani Jaszczyńskiej za jej osobiste zaangażowanie oraz za to, że my dzięki niej możemy dzielić się naszą pasją, jaką jest pomoc zwierzętom. Zapraszamy panią na scenę. Halo? Nie trzeba, naprawdę nie trzeba. Słuchajcie, ja dwa słowa powiem, bo będę chciała tutaj przedstawić moich wolontariuszy, bo nic po prostu się nie dzieje bez was, tak? Ja gdzieś tutaj zapoczątkowałam tą działalność, bo jestem psiara kociara i to moi uczniowie wiedzą. I za mną poszli uczniowie, którzy współpracują ze schroniskiem, pomagają, jeździmy i dbamy o zwierzęta, zajmujemy się nimi. Dziękuję wam serdecznie, tym, którzy dołączyli do mojej grupy. Dziękuję bardzo. Nic bez was. A teraz już na sam koniec życzymy wam ciepłych, zdrowych i wesołych świąt oraz miłego dnia i zapraszamy wszystkich wolontariuszy i tych, którzy występowali dzisiaj, do zaśpiewania Last Christmas. Raz. Wszystkich moich wolontariuszy zapraszam na środek. Just
guess I was a shoulder to cry on. I face on lover with the fire of art. A man on the cover, but you told me apart. Oh no, now the father in love. But if you fool me again, last Christmas I gave you my heart. Słuchać. Tym świątecznym akcentem kończymy dzisiejszy koncert. Dziękuję wam bardzo za przybycie, za cegiełkę na rzecz schroniska dla zwierząt w Borku. Dziękuję, że przybyliście, że uświetniliście ten koncert. Moim kochanym wolontariuszom dziękuję, wykonawcom, Piotrkowi, Agnieszce, Piotrkowi, absolwentowi tej szkoły, który nie miał okazji, chodź Piotr tutaj do przodu, który na moje zaproszenie odpowiedział, znalazł czas. Podziękujmy gromkimi brawami. Agnieszka, nasza maturzystka, to ją znacie, Piotrka mniej, bo była pandemia, nie widzieliśmy się na korytarzach, bo niestety taka była sytuacja, jak wiecie. Także widzicie, ile mamy utalentowanej młodzieży. Dziękuję im za to, że przyszli, zaśpiewali, że coś się dzieje w szkole dzięki temu. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam was serdecznie i wszystkich moich uczniów. A teraz wszyscy śpiewamy. Na pewno znacie. Zamykano mnie, za to zwykle zamykano mnie. Po knajpach grywałem za piwko i chleb. Na szyciu bluza tak mijał mi dzień. Tylko nocą do klubu Bulls jam session do rana, tam królował blues. Już minęło.
powrócą, nie powrócą już. Lecz we mnie zostało coś z tamtych lat, mój mały, intymny, muzyczny świat. Gdy tak wspominam ten miniony czas, wiem jedno, że to nie poszło w las. Dużo bym dał, by zmienić to znów. Wehikuł czasu to byłby cud. Mam jeszcze wiarę, odmieni się los. Znów kwiatek do lufy wetknie im ktoś. Tylko nocą do klubu Puls, jam session do rana, tam global plus. To już minęło, ten klimat, ten luz. Spankali ludzie, nie powrócą, nie powrócą już, nie powrócą już. Dobra, burza mózgów, co chcecie? Co chcecie usłyszeć? Dobra, chwila, bo ja nie podejdę tak bez mikrofonu, nie? Dobra. We'll be right back.
Dobra, śpiewamy Kto wie, czy za rogiem. Jeszcze raz dziękujemy wam wszystkim za tą obecność i za to, że chcieliście tu przyjść, że chcieliście nas wysłuchać i można już wychodzić.